Witam serdecznie, witam was wujo Morel. Dawno mnie nie było. Dla niektórych bardzo dawno. Domagacie się, żeby coś nagrać. Więc nagramy dzisiaj film pod tytułem Chwali Pięta Morel. O, będzie idealnie. Pochwalimy się troszkę, bo bardzo dużo pytań. Co tam słychać u nas, co tam słychać z naszymi ptakami. Pytania o Belgię, pytania o Satellite Loft, pytania o wspólne gołębniki. Myślę, że to wszystko można sobie samemu prześledzić, natomiast wiadomo, niektórym się po prostu nie chce, nie mają może czasu na to. Drudzy nie wiedzą gdzie, nie wiedzą jak. Dlatego też w takim krótkim filmiku podsumujemy troszkę, jak tam nasze ptaki sobie radzą, radziły. Mamy wyniki w kategoriach w oddziale Zagłębie, opublikowane dosłownie z 2 dni temu, w związku z czym oficjalnie zostaliśmy mistrzem oddziału kategorii B, mistrzem oddziału kategorii C, mistrzem gołębi rocznych, pierwszym wicemistrzem kategorii A, pierwszym wicemistrzem typowanych, drugim wicemistrzem w GMP, drugim wicemistrzem w intermistrzostwie. I to chyba wszystko. Mam nadzieję, że nic nie pomyliłem, nie zapomniałem. Wyniki są na stronie. Można sobie sprawdzić dla pewności. Czekamy na weryfikacje okręgowe i dalsze. Wiadomo. No tam, natomiast tamte już poruszałem temat, że A kategoria będzie odrzucona. Złożyliśmy B, C kategorię. Nie będziemy tam nic w tym roku z tymi wynikami kombinować, zmieniać. Jak idą, tak idą. Wielu pytało o ten obraz, jak on dokładnie wygląda, więc teraz macie w całości, możecie sobie zobaczyć, jak wygląda. Przechodzimy szybciutko do wspólnych gołębników. Troszkę żeśmy ich w tym roku obsadzili. Tak jak mówiłem, my w latach 2007-2015 bardzo mocno graliśmy na wspólnych gołębnikach, dużo graliśmy na wspólnych gołębnikach. Później z różnych różnorakich względów przerwaliśmy na okres kilku lat. W 2021 roku, czyli w zeszłym roku, wróciliśmy znowu na większą ilość wspólnych gołębników, zwłaszcza tych FCI. No wyniki pewnie widzieliście, obserwowaliście, pamiętacie, naprawdę fajnie to wychodziło. W tym roku no część już finałów za nami, część edycji za nami, część jeszcze w trakcie, a część całkowicie przed nami, w tym te najważniejsze właśnie, jak Victoria Falls, jak Pattaya, One Love Trace, jak Thailand Master, Pamok, czyli te tajlandzkie wspólne gojemniki duże, Golden Race jeszcze przed nami, Great Derby Algarve, także dużo jeszcze gojemników przed nami, natomiast z tych, które już się zakończyły, to wymienimy tutaj na razie wszystkie gojemniki. Dotrwały nasze ptaki do finałów. Na wszystkich z finałów wróciły poza Recanami. Na Recanach naprawdę mega fajnie się gołębie trzymały. Zacznijmy jeszcze od tego, że naprawdę na tych wspólnych gołębnikach w całej Europie niesamowite łomoty. Naprawdę gołębie wygubione praktycznie wszędzie do minimum. I na tych Recanach tak fajnie nam leciały te gołębie, fajnie się trzymały. Mieliśmy 10 z półfinału, a finał, no myślę, że troszkę może zły dzień wybrali, zaszczytno się tej daty trzymali. Zrobili taki, że po 3 dniach, tam chyba jest około 70 gołębi. No niestety naszych jeszcze nie ma, a szkoda, bo tam bardzo liczyłem na ten gołębnik, na ten finał. No ale trudno, no nie wyszło, nie zawsze da się wygrywać. Także przechodząc do wyników. Od najgorszego zaczynamy do najlepszego. Omawiamy tylko półfinały i finały lub jakieś ekstra finały długie. Nie mówimy o lotach jakichś tam konkursowych. Chociaż też na przykład z 2 dni temu na Great Derby Algarve właśnie z hotspotu, czyli już lotu o nagrody, mieliśmy drugiego gołębia. Także też takich sukcesów z tych mniejszych lotów też było sporo. Natomiast mówię, skupiamy się tylko na półfinałach i finałach, żeby nie przeciągać. 107 pozycja na Derby Fauna Orche Juluj. Ciężko mi to wymówić, mam nadzieję, że dobrze to powiedziałem. 92 z finału na wspólnym gojemniku Mazury, 505 km. 85 na Supercupie WG Małopolska, 580 km. 81 z finału Derby Chorodnik, 500 km. 70 z półfinału o One Love Trace Fauna Orche Juluj. Mogliby zmienić tą nazwę, 350 km. 51, 47 z 47 i 51 z finału WG Witnica, 44 z półfinału Derby Istanbul w Turcji,
39 z finału One Love Race Kalimanci, 515 km. 36 z półfinału wspólnego wyjątka Warmia, 355 km. 29 z półfinału Derby Zagrzeb, 307 km. 27 z finału Derby Istanbul w Turcji, 502 km. 26 z finału Derby Knin, 24 z Supercupu wspólnego wyjątka Małopolska, 580 km. 15 z półfinału WG Super Gołąb, 320 km. 13 z finału WG Witnica. 10 z półfinału wspomnianego już WG Recany, 320 km, 8 z finału WG Warmia i 3 z finału Derby Knin. Zarazem zwycięzca brązowego medalu FCI. Jest to w ciągu 12 miesięcy 3 nasz medal FCI, czyli od tego powrotu do wspólnych wyników. W 12 miesięcy dosłownie wygraliśmy 3 medale FCI, złoty i 2 brązowe, także fajnie, cieszę się też z tego, mam nadzieję, że jeszcze jakiś dojdzie, może tam jak dojdą te medale wszystkie, bo dwa już mamy, jak dojdzie ten trzeci, może jeszcze jakiś się przypląta, uda się wygrać, to pokażemy tam te nasze trofea, które tutaj w nowym centrum dowodzenia mamy. Jeśli chodzi o gołębie w Belgii u Ulricha, to naprawdę no, fantastycznie się pokazują te gołębie, zwłaszcza na lotach tam sprinterskich, na lotach do 300 km, 350, no niezliczona już ilość tych czołowych konkursów. To tam wiadomo, no, ilości gołębi nie są takie jak u nas, ale tam na 1500, 2000, 3000 gołębi mieliśmy kilka razy pierwszego, drugiego, czy w pierwszej piątce, czy dziesiątce gołębie. Nawet mieliśmy na kilku lotach po 3-4 w pierwszej piątce, także fajnie lecą. Na lotach narodowych, już te loty narodowe skończyły, tylko 4 były, to były tam po 500-600 km, 575 km chyba Argenton najdalszy. No dwa pierwsze niezbyt udane, no Ulrich niestety jest wyznawcą lekkiego karmienia, co się bardzo kłóci z moim podejściem do tego, jeśli te gołębie na tych krótkich lotach pokazywały, że potrafią szybko latać, potrafią wygrywać, no to moim zdaniem jeśli na 500-kach idzie słabo, to jest tylko wina niewystarczającej ilości siły, paliwa, no trochę gdzieś tam po dyskusjach burzliwych. Powiedzmy, że jak na jego karmienie coś tam trochę dodał, polepszył. Dwa ostatnie loty narodowe wyszły całkiem fajnie. 89 narodowy Argenton, później chyba tam 124 narodowy Argenton. Teraz na Châtero też były tam chyba ze 3-4 gołębie w 300. Wiadomo, na całą Belgię, na te kilkanaście czy kilkadziesiąt tysięcy gołębi to już są całkiem fajne wyniki. No a myślę, że jakby się dał przekonać do jakiegoś tam mocniejszego karmienia tych gołębi, to byłoby jeszcze lepiej. Przepraszam. No ale niestety, no na takich zasadach to było, że zgadzamy się na to, co on robi i tyle. I tak nasze gołębie, myślę, że dość dobrze sobie poradziły, bo swoimi nawet narodówek nie latał, więc musiało być jeszcze gorzej. A natomiast mniejsza z tym. Jeśli chodzi o nasz Satellite Love, czyli Darka Bączka w Kędzierzynie Koźlu, o myślę, bardzo fajne wyniki na 4 lotach do tej pory. Około 110 konkursów w pierwszej setce oddziału, więc naprawdę fantastycznie. Tam nie wiem, 80 kilka chyba tych gołębi miał do lotu, jeden pełny lęk od nas, więc naprawdę uważam, że bardzo fajnie mu tam idzie, prowadzi we wszystkim. Przepraszam was, jest już późno, a wcześniej zaczynam dni ostatnio i mam przerywane noce przez interesy w Ameryce, natomiast mniejsza z tym. Naprawdę no fajnie i co mnie cieszy, że Darek, jak najbardziej nasz kolega, jak najbardziej dobry hodowca, natomiast leciał na takim przyzwoitym poziomie, nie przekraczającym jakiegoś tam levelu pułapu, a tutaj z naszymi gołębiami naprawdę no wymiata w tym Kędzierzynie, bardzo fajnie. Tak myślałem, że tak będzie, natomiast wiadomo, no zaraz ktoś się tam do mnie przysra, że arogancja przeze mnie przemawia, natomiast no ja zawsze to powtarzałem i powtarzam, że wierzę w siłę naszego gołębnika rozpłodowego. Uważam, że jest on jednym z najlepszych w Europie, nie w Polsce, tylko w Europie czy na świecie. I udowadniamy to czy na wspólnych gołębnikach, czy w innych hodowlach. I jak ktoś weźmie lęk młodych i trochę ma pojęcia, to naprawdę każdy oddział, klub jest do pokonania. Wiadomo, że no jak trafi tam na oddział, w którym leci ktoś naprawdę wybitny, No to nie będzie to może aż taka deklasacja, ale też na pewno nawiąże równą walkę. A myślę, że jak jeszcze by tak parę lat się gdzieś tam wdrożył w te gołębie, w system prowadzenia i tak dalej, to myślę, że z roku na rok będzie tylko lepiej.
No teraz niestety jeszcze tam wiem, że planują udarka jeszcze jeden lot. Pogoda na weekend fatalna, więc pewnie jutro czeka nas jeszcze rozmowa na telefonie. Jak to Darek widzi, po prostu musimy podjąć decyzję, czy tego NBA lotujemy dalej w przyszłym roku u niego na roczne, czy nie. Jeśli lotujemy, to myślę, że warto ten lot odpuścić, dać sobie spokój, nie ryzykować gubienia gołębi dla jakichś tam ambicji, dla udowodnienia czegoś ludziom. Lepiej to odpuścić i zachować tego NBA na roczne, a myślę, że na roczne jeszcze bardziej będzie to widoczne, że materiał jest naprawdę z wysokiej półki. Drugim hodowcą, którego może chciałbym wymienić tutaj i wyróżnić, jest kolega Komur. Chyba Wieluń Wschód oddział, jak się nie mylę, Przemek Komur, Komur Team. Też myślę, że bardzo mnie to cieszy, bo ja jestem zawsze daleki od mówienia, że kogoś prowadzę. Uważam to za głupotę, natomiast na pewno, jeśli już można powiedzieć, że komuś pomagam, staram się i jestem z nim na łączach w temacie prowadzenia hodowli i jakby ta osoba mocno się wzoruje na tej mojej hodowli, ja mogę to potwierdzić, że wiem o tym, bo ludzi, którzy mówią, że robią to, co ja, to jest multum, tylko że oni robią 5% tego, co ja i później resztę robią po swojemu i mówią, że no nie do końca tam wychodzi, czy wychodzi, czy nie wychodzi, ale robią 5% tego, co ja. Natomiast no, Przemek mocno się stara robić to, co ja. Troszkę tam jakiś naszych gołębi też miał. I w przeciągu 2 lat z hodowcy, który myślę, że się nie obrazi, że to powiem, bo zaprawdę się nie można obrażać, jak się jest dorosłym człowiekiem. Był hodowcą, który nie był w stanie nawet do połowy sezonu dociągnąć gołębi dorosłych, mówię. Stał się hodowcą, który w tym roku ukazały się też oficjalne wyniki Okręgu Częstochowa, więc mogę już oficjalnie o tym powiedzieć, który w przeciągu 2 lat naszej znajomości, bo poznaliśmy się na jesieni 2020 roku, czy tam nawet w zimę 2020 roku, a teraz na jesień 2022 roku Przemek jest praktycznie samymi rocznymi gołębiami, bo wcześniej to w jego hodowli praktycznie gołębie były tak gubione, że nie było roczników kolejnych, ale praktycznie rocznymi gołębiami został drugim wicemistrzem Okręgu Częstochowa w kategorii A gołębi dorosłych oraz mistrzem Okręgu Częstochowa w kategorii gołębi rocznych. Do tego chyba tam najlepszy roczny samczyk okręgu. Także no, myślę, że to też samo przez siebie mówi, że nie jest sztuką pracować z hodowcą, który ma jakieś tam super wyniki i kontynuuje je poprzez współpracę z nami, dajmy na to, czy z kimkolwiek innym. Tylko to jest właśnie fenomen, że naprawdę jesteśmy w stanie czasem, jeśli ktoś chce i pracuje, bo to ja nie mówię, że to jest moja zasługa, bo to jest zasługa Przemka, jego samozaparcia, jego podejścia, jego otwartego umysłu, jego ciężkiej pracy. Natomiast no, przeskoczył, myślę, tak jakby porównując nam drużyny piłkarskie, przeskoczył z B klasy do pierwszej ligi, tak? Czy gdzieś tam do początków ekstraklasy, bo ja uważam, myślę, że to jest dopiero początek drogi tej hodowli i każdy, kto chce, może obserwować, bo naprawdę myślę, że jest to hodowla rozwojowa i w przeciągu najbliższych 2-3 lat będzie szeroko znana, jeśli tylko Przemkowi starczy zapału, a myślę, że mu starczy, bo on jest zawzięty skubaniec i naprawdę będzie o nich głośno. Teraz też dokonał dużych inwestycji, bo zakupił od nas praktycznie gołębie z wszystkich naszych bazowych gołębi, można powiedzieć, tam nie wiem z czego, może z tora jeszcze nic nie ma, ale myślę, że to jest kwestia czasu, a tak to dziecko Pana Nery, brat Pana Nery, czyli dziecko Wonder Woman, dziecko Donkere 15, dziecko Iwo 981, Iwo 313, Witek Opka, także naprawdę mózga, także naprawdę całą śmietanę kupił, chce iść mocno w to, zobaczył, że jest to możliwe, że da się wygrywać i naprawdę no chciałem go tutaj wyróżnić w kilku słowach. A kontynuując już chwalenie się samym sobą i naszymi ptakami, naszą hodowlą, bo myślę, że trzeba o tym mówić też rzadko, ja rzadko tak naprawdę mówię o tym, co, gdzie, jak leci i tak dalej. Nie skupiam się na tym, natomiast teraz jak już zacząłem, to już pojadę ze wszystkim, żeby do tego nie wracać i poruszać jakieś inne, ciekawsze może tematy na kolejnych materiałach. Hodowla Jarczoka Przemka, to jest chyba oddział 047 Częstochowa, jakaś tam. Przepraszam, że nie pamiętam nazwy, ale te Częstochowy są północ, wschód, zwykła, więc 047. Na wiosnę organizował taki ala wspólny gołębnik dla Cecylii, chorej dziewczynki. I odezwali się razem z Radkiem Pająkiem z taką inicjatywą, że będzie robił taki ala wspólny gołębnik. Zbiera tam gołąbki od jakichś
mocnych hodowców, z renomowanych hodowli, z jakimiś tam znanymi nazwiskami, z wynikami i będzie tymi gołębiami latał w oddziale, a później po sezonie wszystkie te gołębie, my oczywiście dajemy te gołębie za darmo, nic się tam nie płaci i tak dalej, te gołąbki lecą, robią wyniki, po sezonie będą sprzedane na portalu gołąb w sieci w celach charytatywnych. Nikt z nas, ani hodowców, ani Przemek, ani Radek nie bierze nic z tego. Całe pieniądze pójdą na tą akcję charytatywną dla dziewczynki, więc no my tam zawsze wspieramy, zawsze. No. Może nie zawsze, bo wiadomo, że gdzieś tam tylu tych ludzi dzwoni, tylu ludzi się z nami kontaktuje, że my nie jesteśmy w stanie wszystkim pomóc oczywiście, niestety też. Natomiast no, staramy się, jak możemy wspierać wszystkie takie inicjatywy i dlatego też przeznaczyliśmy dwa gołębie. No i też się tutaj pochwalę, że naprawdę wymiatają te dwa gołębie. Przemek tam leci tymi gołębiami, no nie na jakimś super poziomie, bo tak sobie bije, bo bije te gołębie tam w oddziale. Natomiast no, nasze dwa ptaki są obydwa po chyba czterech lotach na komplecie. I o ile się nie mylę, to samiczka od nas taka ciemna była bodajże już albo trzy razy z czterech lotów, albo nawet cztery razy na tych czterech lotach pierwsza na gołębniku. Do czwartego lotu była bodajże piątą lotniczką oddziału, nie wiem jak tam teraz, bo nawet nie dopytywałem. No mają weekend jeszcze jeden lot, mam nadzieję, że będzie to jakiś lot, na którym te gołębie nie zginą, pokażą się i pójdą za fajne pieniądze, bo myślę, że warto tam rodowody, oczywiście wystawimy, niech te gołębie idą, jeśli ceny będą jakieś tam niezadowalające nas, a szczel jest szczytny, to może nawet my sami też się włączymy w licytację, żeby wiadomo, to nie chodzi o pieniądze, to chodzi o cel charytatywny, szczytny cel, a gołąbki naprawdę myślę fajne, bo się tam pokazują. Wiadomo, że też mnie to cieszy, bo z tego, co już nawet na początku mówiłem i z tego, co tam wiem, gołębie były z wybitnych hodowli, od multimistrzów Polski, multimedalistów olimpijskich, więc no naprawdę myślę, że mogę użyć tego słowa, że na razie przynajmniej na tych czterech lotach jeszcze jeden został, oby tylko nie był katastrofalny, to nasze gołębie zdominowały tą zabawę, więc myślę, że jest to kolejny powód do wielkiej dumy, bo tak jak mówię, ja zawsze wiedziałem, że tworzymy wspaniały genik rozpłodowy przez ostrą selekcję i ja jestem świadom tego, jak dobre mam gołębie. One to udowadniają, pokazują z roku na rok. Wydaje mi się, że te gołębie są jeszcze lepsze poprzez naszą selekcję. I fajnie, że na każdym kroku praktycznie to pokazują. Radek Pająk sam, jak był u nas, znaczy sam był, był z Klaudią, ze swoją partnerką, to też... Kurczę, kiedy on tam nagrywał film, trzeba by to sprawdzić. Myślę, że to był głęboki czerwiec, no nawet może końcówka czerwca, bo żeśmy o maratonie coś tam dyskutowali, o GMP. To wziął, w sumie wziął, Klaudia dostała od nas dwa młode, pstre, gołąbki do hodowli i też się śmiałem, żeby Radkowi skopały zadek i żeby miała uciechę. No i też te nasze dwa gołębie od nas, takie naprawdę późne gołębie, u Radka pokazują się fenomenalnie, też mi ostatnie tygodnie wysyła gdzieś tam zdjęcia z zegara. Dwa tygodnie temu gołąb od nas był pierwszy u niego, teraz gołąb od nas był trzeci u niego, natomiast siadły tam w pierwszej grupie, trzeci i dziewiąty się odbiły, natomiast no, też widzę, że tam typuje je na zegarze, no to no, samo to przez siebie mówi, że ufa tym gołębiom, pomimo że to są tak późne gołębie. No i te gołębie ciała nie dają, także no myślę, że Mówię o tym dlatego, że dużo telefonów, dużo pytań, jak idzie w Belgii, jak idzie udarka, jak gdzieś tam się gołębie pokazują na wspólnych gołębnikach. Dlatego postanowiłem ten materiał nagrać, opowiedzieć o tym wszystkim. Jestem niesamowicie zadowolony z tych naszych gołębi, naprawdę. Powoli tworzymy tą swoją linię, jak to ja się śmieję, morelowych stonek i naprawdę i na wspólnych gołębnikach, i na różnych hodowlach się naprawdę kapitalnie pokazują. Ja tutaj omówiłem tylko kilka takich świeżych przypadków, bieżących z ostatniego roku, a nie mówię o tych hodowlach, które gdzieś tam są na naszych gołębiach oparte, czy w dużej mierze gdzieś tam mają nasze gołębie i są zadowolone. Jeszcze teraz mi wpadł do głowy kolega Ankus Mariusz, myślę, że każdy kojarzy. Kupił na licytacji w zeszłym roku na super gołębiu od nas samiczkę płową. Pod kątem wspólnych gołębników właśnie się pytał, co by tutaj kupić. Ja wtedy pamiętam, że byłem w Belgii, on dzwonił.
Pytał się, co tam warto. Poleciłem mu taką połową samiczkę na wspólne gołębinki i też dzwonił do nas. Teraz jakoś w weekend był finał na Super Gołębiu i chwalił się, że, znaczy chwalił się, informował nas, że 8 i 15 gołąb z finału u niego w drużynie to są gołębie po tej naszej połowej samicy. Także no kurczę, no lepszych referencji chyba mieć nie można. Także no ja jestem bardzo zadowolony z wszystkich projektów, które ciągniemy. Wiadomo, że trochę dużo tego, żeśmy sobie może wzięli na głowę. Też już pytania, czy na przyszły rok będzie to, tamto, co innego. Zobaczymy. Wszystko będziemy teraz omawiać na jesień. Na pewno ja nie wiem, czy wszystkie projekty będę ciągnął na pewno na przyszły rok, bo nie chciałbym już tak wcześnie musieć łączyć gołębi. Mam dość sporo pracy jeszcze w tym roku, różnych inwestycji. I gdzieś w pewnym momencie będzie trzeba troszeczkę odpocząć, więc chciałbym może te lęgi opóźnić, żeby tego pierwszego zimowego lęgu nie musieć ciągnąć, więc nie wiem, czy do tej Belgii będę wysyłał gołębie. Jeśli chodzi o Darka, to tak jak mówię, no jutro będziemy na pewno coś tam rozmawiać o przyszłości. No ja bym, myślę, że chciałbym, żeby to kontynuować z Darkiem i żeby te roczne lecieć, żeby kolejny lęk w przyszłym roku do niego poszedł. Natomiast mówię, no trzeba, to musi być decyzja obopólna, musimy to przedyskutować. I też dla siebie chciałbym mieć te gołębie troszeczkę wcześniejsze, bo jednak w tym roku ten czwarty lęk, nie powiem, obleciały te cztery loty, ale to takie, jak ja to mówię, szczurki są, nie? One jeszcze mają takie mysiate upierzenie, to nie jest takie ładne z połyskiem upierzenie. Te gołębie są takie piszczuchy, takie szczurki i no i to ciężko takimi gołębiami, trzeba bardzo uważać. Ten ostatni lot mieliśmy taki wieczny, z bocznym wiatrem, spychającym. Znowu tych gębi tam chyba jeszcze 8 brakuje, nie? Więc no, dużo, niedużo, 100 żeśmy zakoszowali, 8 brakuje. No szkoda trochę, bo myślę, że niekoniecznie one były słabe. Gołębiarstwo po prostu bardzo młode i mogło im braknąć tam doświadczenia troszeczkę, żeby się później wrócić i dolecieć. Jeszcze ta pogoda, mówię, nędzna, strasznie leje od 2 dni znowu. Jutro się ma trochę wypogodzić, więc może jeszcze coś tam dobije. No i co? No, na przyszły rok mamy zostawione około gołębi dorosłych prawie 70, około tam 90 z hakiem młodych, więc myślę, że około tam 160, 155, 160 gołębi na zimę będzie zimowało lotowych. Wiadomo, że z tych 70, niecałych 70 starych, 50 się wybierze taką mocną, ale też zostawimy troszkę takich gołębi pod te loty długie, żeby tam po prostu gdzieś tam były takie nawet 3-4-letnie gołębie jeszcze, które może nie znajdą miejsca już w 50, bo pomimo, że robią tam 10, 11, 12 konkursów w sezonie, to po prostu są za wolne na 50, żeby je tam dawać, ale tak na takie maratony właśnie mogą się przydać, żeby tam jakieś punkty bić i coś tam pomagać na tych maratonach. Może nawet zakoszyć, jeśli by takich gołębi było ponad 50. Przepraszam was. To może nawet zakoszujemy na jakieś tam te 900, no zobaczymy, no pomysłów to jest zawsze na jesień, w zimę, pomysłów jest dużo, wszystko to będzie weryfikowała teraźniejszość. Także tyle z mojej strony, dzięki bardzo za odsłuch, za jakiś czas wrócimy z materiałem kolejnym. Możecie w komentarzach pod filmem komentować, co tam byście chcieli, żeby o czym opowiedzieć, co mówić, może jakieś Q&A zrobimy, czyli pytanie-odpowiedź. Jeśli macie jakieś pytania, to komentujcie pod filmem, żebym je widział i wtedy na pewno będę odpowiadał na kolejnych materiałach. Także tyle z mojej strony. Do usłyszenia. Dobry lot. Trzymajcie się w te ponure, jesienne, długie wieczory.